Z tej strony Oskar Macuk, my jesteśmy na Harpach & Dirt i dzisiaj będziemy sobie tu latać. Harpach & Dirt to jest otwarta miejscówka, na którą każdy może sobie wbić. Mamy tutaj dużą linię stolików, basen z gąbkami i bardzo wiele innych fajnych rzeczy. Przyjechało trochę ludzi, więc sesji kampem będzie sztosowa! Oczywiście standardowo przed jazdą, zanim zacznę, szczególnie w zimne dni, to podkreślam, żeby przyłożyć się do rozgrzewki, troszkę się porozciągać. Bardzo jest to istotne. Mam o tym film, więc jeżeli poszukacie, to znajdziecie. I naprawdę bardzo dużo to daj. 10 minut wystarczy. Wiecie, jak najlepiej przygotować się do barspinów? Żonglując. Żonglowanie to jest mega dobra rozgrzewka, szczególnie jak macie zimne dłonie. W lewo, w prawo, pyk. Powiem wam, że 5 minut żonglowania, nawet dwoma piłeczkami, to jest taki sztos, że potem barspiny się pyka. Pyk, 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 pyk. 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 Iha. Ej, ale nie przeklinamy, bo YouTube nam wypika. Ma, jestem Kuba. Mam 16 lat. I jesteś kozacki przed tobą cały świat. Dobra, dawaj. Co dzisiaj będziesz zrobił za sztuczkę? Flipkana. Dobra, nauczę cię. Super, dobra. Lecimy. Wojtek, latam od niedawna, w sensie no jakoś roku. Widzę, że tu dajesz mój team cały czas. No, wszystko da tmura. No to dobrze. Pięknie, 60, piękna sprawa! Ale jesteśmy na Harpaganie. Dzisiaj latamy, jest trochę osób. I będą cię sztuczki. Co ty masz za rower? Darmatora. Hornet? Nie. Tu Six Player? Player. Super. To wszyscy mówię, daj mój gang, gang. Same tu Six Playery. Iha! Wow, ręce puścił. Kozacko. Ile ty masz lat? 13. 13. Ile wy macie z Biły Poznania tutaj? 180 km. Warto? Warto. No i warto, dobra. I nadajemy prosto z krzaków. Oto kolejny zawodnik już tutaj leci. Nie wiem, czy widzicie. Pyk. Tu, ale tłumik szybki. Pyk, pyk. 360 dobry. Spektakularny powrót, piękne wejście do filmu. Mhm. Siemanko, jak się nazywasz? Jestem Wiktor, jestem z Poznania. Tak? Czyli z ekipą przyjechałeś? Tak, tutaj z ekipą przyjechaliśmy. Jaki masz rower? No Dartmora mam. To taką mamy kolor jak ja mam? No tak, tak. Dobra, i co dzisiaj będziesz robił, bo tu każdy mówi no, co będzie. Chcę zrobić tutaj na trójeczkę, chcę przez to zrobić i chcę zrobić salto, ale to nie wiem. Salto? Ja będę próbował. O, ale będzie challenge, super, super. No, a mogę kogoś pozdrowić? Możesz pozdrowić. To chciałem pozdrowić. Wielkiego fana złotego. Młody mówi, że tutaj ostro buzuje, więc zobaczymy. Pyk, hopka. T-Bogen. I wow, no hander, pięknie. O, 15 tak papryk. No to już czas na flipa, byczku. Bo jest naprawdę kozacki. Tu no handerek i patrzcie na to. Yo! Ale mistrzu. Ju! Ale piękna sprawa. Od razu sobie chciałem ci powiedzieć, byczku, że mi zaimponowałeś już ostatnio. Więc oficjalnie zapraszam cię na Macukiart i nagramy odcinek tylko z tobą, jako legendarnym młodym sztosem. Masz duży potencjał, jakiegoś sponsora ci trzeba znaleźć, żebyś się nie majnował. Dobra, to dawaj teraz buzu i jakąś dobrą linię przejazdową na stolikach. Dobra. No teraz patrzcie. Pyk, bajspinek elegancko. Yo, no hander, i co tu? Traczek, jeha! To jest gość. Pyk, leci. Yo, nic. Piękne. Pyk, T-Bogen! Kuba się przymierza do flipkana, w gąbki już sobie sypie. A tu byczek, dawaj tego sztuczka! Trzymam za ciebie kciuki! O nie, musisz ręce puścić, bo to nie będzie wtedy no hander. Leci drugi. Widzę, że tu będzie walka między nimi. Jo, ładnie, jako pierwszy udało mu się. No to tutaj punkciki. Ratuje no hander, jak patrzcie jak zły. Jo, pięknie! Super, super, brawo ty. Wszystko było dobrze, ładnie. Tak, propsuję. Chopin w ogniu. Będzie pedałuje, pedałuje, coś tak. Juuu! Już się do IT? Czy ja widziałem? Jeszcze raz to zrób, ja to puszczę w slow-mo znowu. Ciebie też zapraszam na Macukiart, chcę z tobą osobny odcinek nagrać. No może kiedyś przyjadę, nie wiem. Jak będziesz mógł, to ja ciebie zapraszam, to już jest blisko stąd. Naprawdę masz potencjał, więc ja cię oficjalnie zapraszam przed wszystkimi i będzie z tobą odcinek, bo jesteś dobry. Leci, pierwszy raz, ale będzie hardo. I proste, gościu, lekki klinek. Ale nie tak źle, jak odczucia. A dawaj, flipkan czy czysty flipan? Woo! Z pierwszej próby z bomby? To nie może się nie udać. Dawaj, co się może stać?
Jeszcze raz gąbki. Jak widzicie, tutaj między wybiciem a ziemią jest bardzo fajnie rozwiązany problem taki, żeby woda nie stała. Wszystko tutaj leży na paletach, dzięki czemu ta woda musiałaby być bardzo wysoka, żeby przeszkadzać. Co prawda to jest trochę koszt, ale dużo pomaga. A swoją drogą bardzo fajny tu jest pump track, który jest na linii powrotnej. Mała hopkę lecieć, pyk, hopkę i ładnie i lecicie dalej. Jest prędkość na podjazd na górę. Dawaj, masz tego flipkana, to nie ma opcji, żeby się nie udało. Proste, że będzie, gościu, on się wbił. No i leci. Najpierw flipek ma być tak zapoznawczy, żeby zobaczyć, czy umi. Umi, pięknie, standardowo do klina, więc elegancko. Dawaj jakiegoś sztuczka fajnego. Co ty? Wow, rzut. I bogen. Co się za montaż odstawia? Tankujemy amortyzator. Ale co, uciekło ci powietrze? Ucieka cały czas, uszczelka mi dzisiaj. Czyli co powiesz, że sury, suntur, ion jest ok, czy nie jest ok? No tak średnio bym powiedział, ten tłumik taki, taki nie najlepszy. Dobrze, nie jestem zawodnikiem santura. Tylko mam pajka. No i leci, będzie teraz flipkanek, patrzcie na to, ma nawet GoPro, więc będzie ujęcie. Pyk. Dawaj, podejście drugie. Szacun. Go, go, go. Ogień w szopie. Dawaj, masz to, masz to, masz to. Cicho, cicho, cicho. Będzie sztuczka. Jeha! Jeha! Dwa. Za szybko. Sto. Jeha! Skrt. Super. Zajama. Wow, flipa, ty. To jest kto inny? Szacun. Dobre. Ale jeszcze za wolno. Letko tak. Mm. Ale dobrze, dobrze, ładnie. Kask ci trochę tu pomytał. Gąbka ci wystaje. Pójdź tu gąbkę, ciśnij w gąbkę. Jak tam Ajon? Żyje? No właśnie sprawdza. Ty łożyska od stajach nie masz podobno, tak? No właśnie teraz nie wiem. Podkładki mi pękły wczoraj. Jak flipa robiłem. Ma więcej skoku teraz. O, no to super. Super, no to dawaj. Jak widzicie tutaj na ten ostatni stolik, on jest bardzo fajny i ja właśnie dokładnie taki sam stolik chcę zrobić u siebie po spajnie, którego budowałem w ostatnim odcinku. Tak jak tutaj zmierzyłem, on ma odległości 2,5 metra między wybiciem a lądowaniem. Zaraz sprawdzimy kątomierzem. Dzięki temu znowu się zgadza zasada, że wybicie poniżej 2 metrów ma mieć około 55 stopni, więc takie samo wybicie będziemy budowali u mnie na drugiej hopie za spajnem. Napiszcie, czy uważacie, że to jest dobra zmiana, dobra decyzja zamiast tego wybicia, które tam jest, czy powinno zostać to samo. I oczywiście pamiętajcie, że jeżeli pisaliście w ostatnim filmie, teraz też możecie kicker, będę to budował, robimy, o, ziomal leci. Juuu! Bo ja. Ile on już na trójkę ćwiczy? Pół roku. Pół roku. Tutaj? Tak. A wcześniej jeszcze z pół roku gdzie indziej. Dobra, zaraz wam powiem, o co chodzi. Stoję w tym deszczu dla ciebie specjalnie, żebyś tą trójkę zrobił. Więc teraz wszyscy na ciebie patrzą i zrobisz, tak? Tak. Ile to jest podejść? Już od marca ćwiczysz? Maja. Maja. No to jest długo. Dobra, to zobaczymy teraz, jak ci idzie. Byczku, ale nie możesz tego na wybiciu kręcić. Po pierwsze, za wcześnie to zaczynasz, a po drugie, za wolno jedziesz i haczysz. Ja ci pokażę zaraz na filmie, bo ty to kręcisz, da. Leci nabuzowany w deszczu. Patrz, pierwsza. Pyk, masz to, masz to. No nie, no to było piękne 1,8. Konkurent pojawił. Deszcz wali. Oni walczą o trójkę. Kto zrobi pierwszy? Kto zrobi pierwszy? Dawaj. O, 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 o! Troszkę szybciej będzie, byczku, dawaj. Ci dawaj. Pełna moc. Wszyscy patrzą. Uda się. Nogi, głowa. Piękne. Nogi w szopie. I... oj! Przyhaczyłeś o wybicie. Dawaj. Ile ja będę w tym deszczu stał? Leci. No. Piękne do fejki, ale to jeszcze pół obrotu. Jest fajnie, jest super, nawet powiedziałbym bagno jam. Matek byłby dumny. Bardzo mi się to podoba, lubię przyjechać na hopy jak leje deszcz. Super sprawa. Jak wam się podoba? Elegancko. Elegancko. Super, to super. A który teraz was zaprosiłem go? Ciebie? Nie. No, sztos. Tutaj nam trochę leje deszcz na głowę, ale to nie jest problem, bo mamy tutaj takie bardzo fajne te panele podłogowe, więc zrobimy najdłuższy slide challenge. I teraz zasady są takie, że się tutaj rozpędzamy i zaczynamy się ślizgać, myślę, że od tego białego, tak, żeby było dobrze widoczne. I zobaczymy, kto pobije jakoś. Więc ja spróbuję testować jako pierwszy. Wow!
To jest dobre. Co, nie masz psychy? Nie mogę na Nie masz psycha? Co ty masz tu z tym kolanem? A, czyli clickbaita ostatnio robiliśmy, ludzie by się pruli strasznie o tego clickbaita. A przecież to prawda z tym kolanem. Tylko, że to nie był papyk. Łooo, dobry, do... ale co się odpychasz? Co ty za odpychy? Była trójki, nie było, ale... Dawaj, da... Jak mi było? Była! Ło, jest... Średnio. Dawaj, zaznacz, zaznacz. No. Boję się, że po prostu się Dobra. Jeszcze gripy mi się nie ślizgają, więc mogę. Ogień szampie! Jeszcze raz wam pokażę warun. Jo! Ja pierdolę. Kurde, ale jest hardcore pogoda, prawda? No leje, o. Więc jeżeli leje, to znaczy, że to jest dobra pogoda na... Nie wiem co zrobię, ale zrobię to dobrze! Ile jak się spodziewałem i często w moim życiu bywa, przestało lać, ja jestem cały w błocie, bo chciałem jeździć w deszczu, bo chciałem pokazać, że się da, okazało się, że nie trzeba było, by wystarczyło poczekać. Ważne, że jest dobra pogoda, zmyjemy te płyty palety i jeździmy i będziemy skaki robić. Tutaj jak ta domóweczka wasza wygląda. Tu jest, zobaczcie jaki tu jest, ja robię wjazd na chatę, o. To jest MTB Clips. Wuhu! Kanapa. Wuhu! Serwis. Trambajk na trampolinę. Półka. Dziwne, nie wiem co, ogrodnicze. Węgiel, opony, fajnie. Chciałbym mieszkać w takim domu. A czy ty byś chciał mieszkać w takim domu? Napisz w komentarzu, ziomuś. Siodełko, raz, dwa. Nie złapałeś siodełko, ale tak mi się udało. A teraz zobaczymy, jak się nauczyłem. Pamiętacie, ostatnio się uczyłem opowara do bara, więc zobaczymy, jak mi się wyjdzie. Czy się nauczyłem, czy się nie nauczyłem. Pierwsza próba. Opo! Aj! Kaszlan jest to! Teraz zrobię. Aj! Nie umiem! No i po co ja się tego uczę, jak ja nigdy tego nie umiem? O, podłamałem GoPro. Super. Ała. Morał z tego treningu jest taki, że czasem wam wychodzi, czasem wam nie wychodzi i nie ma reguły, czasem można próbować się rozwalić, a czasami wyjdzie. Taki sport. Coś się spadło.